łapięty jara. Niemieckie. Czuć, niemieckie. Chcesz się bawić? Stripty! Kalendarz z alkoholami. Na dobre rozpoczęcie dnia. Do szkoły. O Jezu. Ajajaj. Wiem, że wszystkie babeczki na to od razu zwróciły uwagę. So don't act like it. And please don't treat me like I'm your psychic. 'Cause I watch TV, I see how life. Świąteczna muzyczka, poproszę. No i elegancko lecimy z filmikiem, no i tak można nagrywać. This is the part of me. Jołka wszystkim, witam was w kolejnym odcinku na naszym kanale. I jak widać z tyłu, dzisiaj będziemy z samego początku otwierać kalendarze adwentowe. Ja dzisiaj mam szkołę, rano specjalnie wstałam, żeby mój dzień był ambitny. Uczyłam się, coś tam poćwiczyłam. Troszeczkę czasu mi zostało do lekcji, do szkoły. Akurat idealny moment, żeby pootwierać kalendarze. Jest ich strasznie dużo, nawet nie wiem, czy nie więcej niż rok temu. Klimatyczne światło, moi drodzy. Kalendarzy mamy 14, a wiecie ile ja planowałam początkowo mieć kalendarzy? 6, ale takich fajniejszych. I faktycznie kupiłam, czy tam zamówiłam 6 tych fajniejszych kalendarzy, ale poza tym jeszcze bardzo dużo mam, więc w sumie to wyszło troszkę więcej niż planowałam. Wydaje mi się, że to chyba nawet lepiej, bo wydaje mi się. Ile razy jeszcze to powtórzę? No ale ludzie chyba raczej lubią oglądać kalendarze adwentowe, przynajmniej ja zawsze lubiłam. Ogólnie w filmie chyba bym się starała dość szybko je otwierać, żeby się zmieścić tak w 2 minutach filmu. Nie chcę też jakoś bardzo przesadzać z tym czasem, że kurczę, pół filmu to są kalendarze, bo to nie na tym polega. Bo to jakby sam film jest najważniejszy, a kalendarze to jest taki dodatek, żeby było coś ciekawszego do kontenciku. Nie wiem, czy zaczynać od tych najfajniejszych, czy od tych najsłabszych. Może po prostu polecimy tak od tych najbliższych kalendarzy. I tu mamy kalendarz z Sephory, jest to kalendarz z kosmetykami do pielęgnacji, ale też z kosmetykami makijażowymi, też są jakieś próbki perfum i jest to chyba jeden z takich fajniejszych kalendarzy. Jedynkę mamy tutaj i jedynkę właśnie otworzymy jako pierwszą. Proszę bardzo, mówiłam. Ten kalendarz ogólnie jest taki bardziej fancy. Tutaj mamy rozświetlacz z Fenty Beauty. Akurat ten pierwszy odcinek z otwieraniem kalendarza będzie trochę dłuższy. Otwieranie kalendarza będzie trochę dłuższy, bo jeszcze chcę o nich trochę powiedzieć. Jakie one są, z czym one są. A tak to potem będą wszystkie takie szybkie, z rąsi nagrywane, wiecie o co. Wiem, że wszystkie babeczki na to od razu zwróciły uwagę. Jest, musiałam to kupić, było za 4 zł na Allegro. Jest to kalendarz ładnym panem. Kiedyś oglądam jakieś filmiki, jakieś youtuberki, że jak się otwiera okienko, to pod spodem jest rysunek jakiegoś pana. A tutaj nie ma! Jestem załamana. Bo zawsze tutaj pod okienkiem był rysunek jakiegoś takiego fajnego pana. Ale tutaj mamy, nie wiem, jakąś gwiazdeczkę. Nie mam zielonego pojęcia, co to jest. Jemioła chyba. Albo jakaś wiązanka. Dobra, nieważne. Lecimy teraz może z czymś większym. Mam fajny kalendarz, jest to kalendarz niemiecki. Ma w sobie takie przekąski różnego rodzaju. Chipsy, orzeczki i tak dalej, i tak dalej. Tu jest jeden kanał, na samym dole nam się schowała. Nie jeszcze. Dobra, nara. Wcześniej mówiłam, mam dużo czasu, a teraz zaraz się okaże, że wcale tak dużo czasu nie mam. I się jeszcze spóźnię. O kurcze, fajne. Ej, będę mogła sobie do szkoły brać.
Tutaj są akurat chipsy o smaku sour cream. Coś pewnie w stylu fromage, nie wiem, tak mi się wydaje. W ogóle widzę, że to są te chipsy misia, a one podobno są tak dobre i nigdy chyba ich nie jadłam. Tutaj herbatki może na później, co teraz otwieramy? Może kosmetyczne. Ten kalendarz z Sephory był pół kosmetyki pielęgnacyjne, pół kosmetyki makijażowe, a ten mamy tylko kosmetyki makijażowe. Zamówiłam na stronce Kokolita i jest to kalendarz Makeup Obsession. Ale piękny jest, patrzcie, cały różowy. Tu jest jedyneczka. Takie dość płaskie okienko. I tu są totalnie różne rzeczy, jakieś błyszczyki, pomadki. O, tutaj widzę chyba jakiś cień. O, bronzer! Spoko, nie wiem, czy to jest mój odcień konkretnie. Ja tak umiem otwierać kalendarze adwentowe, bo mam wrażenie, że właśnie codziennie otwieram sobie taki jeden mały prezencik. I to jest takie fajne, fajne. Uuuu, ajajaj, moi drodzy, mamy kalendarz z alkoholami. Nie mogłam sobie kupić takiego kalendarza, już skończyłam 18, więc mogłam go legalnie kupić. Aczkolwiek mimo wszystko, szczerze, to nawet nie musiałam podawać nigdzie mojego dowodu ani roku, więc wydaje mi się, że każdy mógłby taki sobie zamówić. Nieważne, tak czy siak zamówiłam go na Allegro, był za 99 zł, więc naprawdę spoko cena, bo jak patrzyłam, to te kalendarze głównie chodziły po 150 i tak dalej, więc super znalazłam. Jedyneczkę mamy tutaj. Ej, w ogóle tak pomyślałam, że fajnym challenge'em będzie, jak będę musiała codziennie wypić jedną. Kurde, wejdę w alkoholizm przez ten filmik. Tu mamy Sex on the Beach. Piłam kiedyś tego drina, jeszcze jak nie miałam 18, ale piłam kiedyś, dobry był. Jakie jaja w ogóle. Jakie to jest słodkie, jaka to jest malutka buteleczka. Ej, uroczy, to ma 20 ml. Czy jestem w stanie się tym narąbać? To ma 16%, czyli tyle ile winia. Czyli nie, czym się mogę narąbać, ale gdy wypiję pół butli. A tu mamy 20... Nieważne, moje obliczenia są zbędne. Nie będę może tego piła przed szkołą, ale po szkole może, w sumie czemu nie? Bo one nie są takie mocne, bo widziałam też kalendarze na przykład z wodą, albo whisky cola, Valentine's, ale takiego to bym nie wypiła. Za mocno jak na mnie. Może ten kalendarz, co? Ten kalendarz już pokazywałam na Instastory, staram się w ogóle nie zdradzać, jak mam kalendarze adwentowe, żebyście też mieli taką niespodziankę. No i co bym akurat pokazałam, to jest kalendarz z The Body Shop, albo pierwszy, który zamówiłam gdzieś tam. Właściwie tego dostałam od The Body Shop, także bardzo dziękuję. On ma takie szufladki jeszcze w bokach, więc jest taki typowo pielęgnacyjny już, co nie? Bo The Body Shop właśnie takie kosmetyki tworzy. A ja jestem ślepa. Bez kitu. O, jest jedyneczka. O kurde, ale duży produkt. To jest pełnowymiarowy. To był taki najbardziej ekskluzywny kalendarz na ich stronie, bo oni chyba wypuścili trzy kalendarze. Więc w sumie się nie dziwię, ale kurde, nie wiedziałam, że będą dawali pełnowymiarowe produkty. I taki żel pod prysznic już miałam i jest to jakiś taki różany zapach. Fajnie, fajnie. Ja lubię bardzo ten zapach. Jeszcze różowy, więc... Superacko. Weźmy ten, bo jestem go bardzo ciekawa. Kalendarz, który dostała od Many Mornings, czyli jest to firma, która tworzy skarpetki. Oni mają takie fajne skarpetki, że na przykład jedna jest inna i druga jest inna. Tu mamy jedynkę, tu mamy po kolei okienka, więc będzie się łatwo otwierało. O ja! O nie! Ej, tu mamy jedną skiedę, więc... Aha, pewnie po prostu jest tutaj 12 par skarpetek, tylko że one są porozdzielone na 24 okienka. To jest w ogóle super sprawa. Ja na przykład nie lubię kalendarzy, które mają 12 okienek, bo wtedy trzeba otwierać albo co drugi dzień, albo naraz trzeba całe otworzyć. To jest takie niefajne, dlatego starałam się takich nie brać. Patrzcie, jakie słodkie, z takim... Dziadek do orzechów to się nazywa? Chyba tak. Fajne, urocze. Ciekawe, jaka będzie druga do pary. A może wszystkie będą inne i będzie trzeba sobie samemu dobierać? To jest taka opcja. Nie wiem, ja nie sprawdzałam, co jest w tych kalendarzach adwentowych, ale to chyba lepiej będę miała niespodziankę. Nie, tak mi się wydaje. Kalendarz może ten, który kupiłam w Rossmanie w ogóle. On nie był jakiś super drogi, ale jestem ciekawa, co w nim jest, bo to jest z tego Invisible. Tutaj są jakieś gumki do włosów, takie sprężynki czy coś w tym stylu. Jakieś akcesoria do włosów. Jeszcze szukałam tego zondy bio, ale chyba też miał tylko 12 okienek, więc bez sensu by to było otwierać. Nie, mi to po prostu jakoś nie siada takie otwieranie, ale duże w ogóle tylko. Słodkie, ale taka gumeczka, sprężynka z kokardką. Szczerze nie wiem, czy lubię te gumki, bo chyba kiedyś takie miałam, jak byłam młodsza, teraz już ich nie używam. Gumek do włosów zawsze brakuje, także na pewno do kolekcji się przyda. Może teraz taki kalendarz również z Rossmana, również nie był jakiś taki bardzo drogi. O kurde, wchodziło chyba pazura w to. To jest kalendarz z jakimiś takimi mydełkami, kostkami do kąpieli, takimi, które zmieniają kolor wody. Generalnie takie typowo kąpielowe rzeczy. Kalendarz się beznadziejnie otwiera, ja już to widzę. To był jakiś taki proszek, który jest miękki. Nie wiem, czy to powinno być miękkie. Możliwe, że to jest proszek na przykład zmieniający kolor wody albo robiący pianę. Ładnie pachnie! Kalendarz z Biedronki. Chciałam bardzo ten kalendarz, bo mi się tak podoba wizualnie, to jest taki domek. I on na stronach na przykład kosztował na Allegro 60 albo 70 zł, a w Biedronce 20, chyba 29, no ale to i tak bardzo dobra cena. I tu są fajne rzeczy, bo tutaj nie ma takich jak w tyłu kalendarzy, tylko na przykład jakieś kinderkanty, kinderbono i kinderki zwykłe. To tu właśnie są takie bardziej... O, na przykład! Tak myślałam, że to będzie jajko, by było okrągłe. Ciekawsze produkty! I ona na przykład jajko niespodziankę. Mam ochotę sobie zjeść. Każdy w dzieciństwie kupował jajko nie tylko dla tej czekolady, tylko właśnie dla zabawki. Bez hijabu te zabawki latały po całym domu i nikt się nie bawił. Kalendarz z herbatkami miałam w tym roku wziąć z Capentu, ale stwierdziłam, że zrobimy coś innego, bo takiego kalendarza jeszcze nie miałam, a oni mają herbatki nie takie sypane, tylko właśnie, o, super, w takich woreczkach. I mamy tutaj zapach Super Berries. O, jak pięknie.
Dzisiaj już piłam herbatkę, ale chyba zrobię sobie jeszcze jedną przez ten kalendarz. Nie no, COVID-a już przechodziłam, także no. W ogóle nie wiedzieliście chyba o tym, bo ja o tym nigdzie nie mówiłam, że przechodziłam COVID-a. Może kiedyś o tym powiem. Na razie zostawię to na późniejszą część vlogmasu, bo już widzę, że połowa filmu mi minęła, a ja jeszcze kalendarz otwieram. No, ale taki wstępny odcinek, taki bardziej organizacyjny, więc byście mi wybaczyli. Dobra, kalendarz z Mixit. Co roku ten kalendarz z Mixit posiadam. Czemu ta 14 jest odwrotnie? Dobra, nie ogarniam. Co roku kalendarz z Mixit mam i zawsze co roku ten kalendarz mi się najbardziej sprawdzał. Bardzo fajny. Produkty, które były w środku, ja na przykład sobie zawsze brałam do szkoły i tak dalej, więc to było fajne, bo tutaj mają nie tylko takie przekąski, tak jak w tamtym z Niemiec, tylko właśnie też takie zdrowe przekąski, suszone owoce. Nie jest to takie kaloryczne, tylko właśnie takie trochę nawet fit. Mówiłam, że zdrowe przekąski, prawda? Dzisiaj nam się trafiły precelki w czekoladzie! Może to nie jest jakiś bardzo fit, ale kolejne rzeczy będą fit. Ja wam to obiecuję, na mały paluszek. Ale z tego się i tak cieszę, bo ja lubię słodycze, a to myślę, że będzie przypyszne. To musi być pyszne. Zostały nam dwa ostatnie kalendarze. Tego kupiłam w Auchan i o dziwo nie był jakiś bardzo drogi, bo rok temu pamiętam, że te kalendarze były strasznie drogie. W tym roku naprawdę była bardzo w porządku cena. Jeszcze widziałam, że były w Biedronce chyba. O Jezu, uwielbiam go otwierać, ale rok temu go nie miałam, ale miałam go 2 lata temu. O, słodkie, jakie gwiazdeczki mamy tutaj. Z orzełkami je przypadam, ale będę najwyżej mojej siostrze dawała. Wziąłam ten kalendarz, bo wydaje mi się taki inny i jednak wiecie, nie mam kalendarza z orzełkami, także ten tak się trochę odróżnia od innych. Chciałam, żeby były różne kategorie, żeby po prostu było ciekawie w filmie pokazywać, żeby tak każdego coś dobrego się znalazło. Tu mamy jeszcze jedynkę i tu właśnie są jakieś mydełka, żele. O, mam w kształcie serduszka. Ale on też jest skokolity. Trochę mi się rozwaliło okienko. Czy do mnie wpadło poduszko? Błagam, nie. Mydełko. Pachnie jak kibel, ale ładny zapach, ja lubię. Taki odświeżający. I jeszcze w kształcie serduszka. Boże, ile ja będę miała tych rzeczy, ja nie wiem, gdzie ja to będę chowała. Mam całą toaletkę zawaloną, więc będzie śmiesznie. No, a tymczasem ja się szykuję do szkoły, bo w zasadzie zaraz zaczynam lekcję, a jeszcze jestem nieogarnięta. Możemy zrobić takie szybkie przejście, co wy na to? Uwaga! Szybko zjadę, moi drodzy. Ja już lecę do szkoły, zaraz jeszcze szybko wam pokażę mój outficior. No mega się śpieszę, bo wstałam wcześniej, żeby mój dzień był produktywny, a zaraz się okaże, że kurde się spóźnię do tej szkoły. Nie zdziwiłabym się, gdyby tak było, bo to by było w moim stylu i to bardzo. Dzień dobry, proszę pana. Malutki, pielutki plomiczek. Dzień dobry, tutaj proszę bardzo moja stylization na dzisiaj. Bluzeczka chyba ze Stradivariusa, taka w kwiatki, troszeczkę jeszcze taki vibe jesienny. Spodnie, uwielbiam je, one są chyba też ze Stradivariusa. Takie szerokie, ale ja sobie je wciągam w buty i wyglądają tak fajnie. Pasek Stradi też. I do tego jeszcze będę miała czarną kurteczkę, taką cienką, żeby mieć w szkole. No i czarną kurtkę taką grubszą, żeby wyjść z domu i wyjść ze szkoły, na co chodzi. Także żegnam was i lecę. Wow, jest śnieg! Ale kozacko, chyba pierwszy raz tak wcześnie. Już na vlogmasach jest, jak ja wyglądam. Jest śnieg, zarąbiście. Wróciłam ze szkoły, jedziemy na Drwala! Ale stare, ale Jarek! Czako, bęko, bęko, beat na loop, wersy bomba, żaden środ. Zrobiliśmy sobie drwaliki z kurczakiem. Najlepszy. Ej, wziąłem zakręcone frytki czy zwykłe? Zwykłe. Serio? Szybka jesteś. A, ta pani coś mówiła? No. Co? Czy się zgadza zamówienie? A powiedziała jakie frytki? Frytki. No ale zakręcone? Powiedziała frytki. No nie, to ja wychodzę i mogę iść. Ja pójdę na pieszo i tam kupię, bo ja chcę zakręcone. Jak pójdziesz na pieszo i kupisz? Będzie stała teraz w tej kolejce, to się ciągnie tam... Nie, do... tu, do środka wejdę. Dobra, to mogę iść ja szybko? Ja będę na ciebie czekał. Poczekaj chwilę, ja jedę po frytki. Patrzcie, jest dopiero 15:53, a jest już tak ciemno. Masakra. Już nawet lampy są włączone. 31 to jest mamy jedzenie, przecież Sylwestra. Nie, tak. Jedziemy tak, od soboty nie, w sumie nie. Czy od 31. To zależy jak będzie koper. Ale załóżmy, że wyjedziemy 31, to będziemy 31, 1, 2. Siema. Czemu ty jesz frytki, które zostały w torbie? A zaprezentuję wam to. Wiecie co jest najgorsze? W naszym maku nie ma zakręconych frytek. My zakręcone frytki... w ogóle opakowania. To jest brudne i dałem ci to brudne. Dzięki. No ale w naszym maku nie ma zakręconych frytek i to mnie przeraża, bo ja uwielbiam zakręcone frytki. Rok temu w ogóle też tak było, że drwal już miał wychodzić z maka, a dopiero pod koniec tego drwala dodali zakręcone frytki, ale tam były po prostu troszkę dłużej niż drwal. To jest bez sensu, bo drwal idealnie smakuje z zakręconymi frytkami. Co ty do złego maka jeździłaś po prostu? Wiecie co jest też najgorsze? Że zapomnieliśmy z drwala usunąć bekonu i cebuli. Znaczy ty chyba cebuli nie usuwasz, ale ja
dałem mu na cebulę i bekon, bo nie lubię ani cebuli, ani bekonu. I drwal będzie niedobry z cebulą i z bekonem, ale i tak go spróbuję. Ało! Co ty zrobiłeś? Uwaga, torebka znokautowała mi palce. Jak to zrobiła? Fajna jest. Ta cebula jest taka, że nie da się jej wyjąć, ale ona jest prażona, więc może jakoś przeżyje. Siadaj. Uwaga, 3, 4. Czuję święta. Nie wiem czemu, ale kojarzy mi się ze świętami. Iż ten kurczak tak idealnie pasuje do tego sera. Dajcie znać w komentarzu, który jest wasz ulubiony, bo mój i ciała najlubiejszy to jest z kurczakiem. Ja jeszcze lubię tego wege, ale nie wiem czy on jest teraz. Jest? Bo rok temu go nie było chyba. Jezu, tak mówię, jak coś jem, to tak dziwnie, jak mam jedzenie buzi. To jest niekulturalne bardzo, więc przepraszam, ale wybaczcie. Masz problem, byczku? Nie, dobra, nie, jednak nie. Wiecie, jak mi Patryk ugryzł? Widzicie to? To jest siniak. Okej, tak, chcesz się bawić? Uuu, striptease! Co? Ale masz szczęście! Ja tu miałem takiego siniaka. Tak, już nie kłam. Zdjęcie ci wysyłałem! Aha, dobrze. Nie, gdzie? Nie pokazuj! Nikt nie chce tego widzieć. Kiedy on robi 18? Kto? Matiusz? Kiedy? 3. O kurde! Jeszcze jednak postawiam, słuchajcie, grudzień to jest miesiąc 18 w ogóle, więc ja nie wiem jak ja się wyrobię z tymi vlogmasami, jak ja wam to będę nagrywała, ale każdy weekend mamy jakąś 18. 2 mamy 18 w Warszawie, znaczy boże 18, nie 18. Po prostu urodziny Dominika w Warszawie. Ale słodko jesz, bardzo ładnie. Jedz, Patryczku. Więc będziemy musieli o 22 jakoś wyjść z tej imprezy, żeby wrócić do Płocka te 2 godziny, żebym ja mogła w piątek iść do szkoły, mam sprawdzian z angielskiego, a żebyś ty mógł iść do pracy. Dobra, to zrobimy tak. Potem 3 grudnia mamy 18 Matiusza, także będziemy trochę zaspali na tej 18. Także będzie śmiesznie z jednej imprezy przechodzić na drugą. 11 albo 12 ma Martyna, chociaż początkowo mieliśmy nie iść na tą imprezę, ale jednak chyba idziemy. A już ja miałam nie iść, to nie wiem, ale chyba jednak idziemy ostatecznie, chociaż na część tej imprezy. Potem za kolejny tydzień, czyli 17 jest imprezka Zuzi, także też będzie śmiesznie. No i potem dopiero kolejny weekend jest wolny, a tak to każdy weekend mam w imprezach, także fajnie, nie narzekam w sumie, ale boję się o vlogmasy, ale jednak myślę, że będzie dobrze. A tymczasem życzycie nam smacznego, prawda? Ja chcę jeszcze jednego. Mówiłam, zamówmy 2. Przetestujemy nowe smaki, bo chciałam zamówić wszystkie, które tam są, żeby przetestować inne smaki. Zresztą ten z żurawiną, nigdy nie robię tego z żurawiną. No ale nie wzięłam, bo stwierdziłam, że mi nie zasmakuje. Podam na tak genialny pomysł, że lepszy się nie dało wpaść. Ja jutro zamawiam tego z żurawiną. Zamiast wołowiny zamienię na kurczaka. Essa, nara. Pamiętaj następnym razem, że rzeczy się zabiera, tym bardziej aparat. To nie jest tania rzecz, dlatego wiesz. W burgerach Drwala się rozliczymy. Bye. Polecam, dobra. Co mamo powiesz? Chipsy chcę zjeść. Mogę? Ale może chcesz drineczka sobie wypić, słuchaj. Nie, to jest dla ciebie drink. Wiesz co mi mama powiedziała przed chwilą? Że mam pić na początku otwierania kalendarza adwentowego, że na dobre rozpoczęcie dnia do szkoły. Normalnie, zarąbane do szkoły. Zależy kiedy będziesz te kalendarze otwierała. Mogę? Okay. Mama, już Viagry za im mogę? I jest jakaś niespodzianka. To jest z Kindera, jak możesz tak mówić? Nie lubię tych rzeczy, za słodkie. Bo dlaczego dostałaś jedną skarpetkę? Bo zgubili po drodze drugą. No i co zaraz, będziesz w jednej chodziła? Jeszcze takiej brzydkiej? No ładna, patrz jaki fajny chłopak. No właśnie brzydki. Brzydki? No, nie podoba mi się, jeszcze takie zęby ma. To jest dziadek do orzechów. To, że właśnie miałam powiedzieć. Jak oceniasz? Do kąpieli? No może. Jest słona. Pachnie. Trzeba sprawdzić. A to jest mydełko? Faktycznie słona. Dlaczego byś się bała? Mieć ciało? No. To ty nie będziesz chciała? Takim mydełkiem. No co, no trzeba spróbować. Jakaś nowość o cenie. Niemieckie. Czuć. Niemieckie. Taki niemiecki posmak, nie? No. Daj mi sprawdź. Ja na pewno nie polski. Mam 2 dobrych kolegów z Niemiec, właściwie to z jednym trochę nie mam kontaktu, ale drugiego mam fajnego. Sprawdźmy to. Henk, pozdrawiam cię. Niemieckie. Deutschland. Dobra. Ej, dobra. Czuć, że niemieckie. Ej, bez kitu, ale takich polskich nie ma. Nie na pewno. Idealna perspektywa. Co tam jeszcze masz? Pokaż. Z tyłu? Bo obiadu nie jadłam. Mam czekoladowe preśle. Próbujemy. Test. Ja jeszcze żel pod prysznic. Chcesz przetestować? Z czego to jest? Mixit. Żel pod prysznic z The Body Shop, a to jest z Mixit, no. Ale ładnie wygląda w ogóle. Dobra? Pracelki. Dobra, smakują trochę jak takie poki. Jak te paluszki z czekolady. No, jak to było? Słodkie. Pawełek w tym TikToku. Jaki Pawełek słodki w TikToku? No ty tak zawsze mówiłaś. Słodki, coś tam, Pawełek. Co? Mówię. Nawet nie znam żadnego Pawła. Świąteczna zabawka w Kinder Jajce. Zaraz Martynkę zawołam. Martyna!
Ten TikTok z tym batonikiem słodkim. Uwaga, wgryzam się. To było coś, jakiś chłopiec to nagrywał. No faktycznie, mam dobrą masz pamięć, jednak to ja tutaj tym razem nie pokazałam siły. Spróbowałam pretzelka, spróbowałam chipsa. To teraz alkohol. Nie będziesz piła? No ja sobie chciałam zostawić na później. A, bo ty wiesz co, zostaw sobie na koniec i wszystkie wypijesz. No tak, na samym końcu, w jednym filmie. Ej, to nie jest głupi pomysł. No, zarąbiste. To mam pomysł. Napiszcie w komentarzach, za czym jesteście, żebym w każdym filmie codziennie piła sobie jedną buteleczkę. Czy może jednak zostawić te wszystkie buteleczki pod sam koniec vlogmasów i na sam koniec vlogmasów to wszystko nie, ma Nie, będziesz albo odpowiadała na pytania, albo jak nie chcesz odpowiedzieć, to będziesz piła. O, no to widziałam, że ekipa Frisa to nagrała. No. To mogło być dobre. Piszcie, że tak chcecie. Też jeszcze masz żelusia. Chcesz, bo ja nie lubię żelu. Nie możesz pić alkoholu. Bo? Mam już 18. Za młoda jesteś. Co mnie namawiałaś przed chwilą do tego? No właśnie, demoralizacja! Zmieniłam zdanie. Ale nie, nara! Proszę bardzo, moi drodzy, jeszcze wam nagram prezentację tego cudeńka. Oto jest Fun Day Box. Dostaję takie boksy co miesiąc i właśnie możecie sobie na ich stronce zamówić taką paczuchę. Oj, proszę bardzo. W tym miesiącu mamy taką serię jeszcze jesienną. Powrót do jesieni. Wiecie, jakie to jest pyszne, ja to uwielbiam, tylko że właśnie nigdy nie jadłam tego smaku. Tu mamy jakąś mieszankę przypraw. Pudding kokosowo-karmelowy, to może być dobre. Naklejki to jest coś, co uwielbiam i zawsze sobie takie naklejki przyczepiam do laptopa. I to tak fajnie wygląda. I właśnie te dupeczki słodkie. Jest coś do włosów, jakiś szampon, masełko do ciała. A tutaj nie wiem w sumie, co to jest. Coś brąz, nie wiem. Możliwe, że na przykład jakiś samoopalacz. W zasadzie nie wiem, bym musiała się wczytać, zobaczymy. Taki bronzer and shimmer, czyli mamy tutaj brązujący rozświetlacz, elegancko. Czemu to coś jest zielone? Z algami morskimi, wow, wafle ryżowe, dobra, spoko, fajnie. Tutaj też coś do pielęgnacji, jest to krem antyoksydacyjny. Tak, bo ja na pewno wiem, co to znaczy. I to jest kubasek, o Jezu, uwielbiam takie rzeczy. Jak będzie ładny, to od razu sobie zrobię z nim herbatkę. O Jezu, jakie słodkie. Ja myślę, że ta piosenka idealnie kojarzy się ze świętami, prawda? A jak? Nie lubię się powtarzać, ale płacę. Nie odkładam na chaty, wydam kasę na Versace. I mówię za mnie ktoś. Nawet fura reaguje na mój głos. Do mnie paparazzi z aparatem. O! Jak święty prezenty w worku, przerzucone przez bok mamy. U nas święta trwają cały rok. Rozdajemy ciągle sasa. Żeby odpowiedzieć, to na głowie staję. Szybka fura, diamenty na felgi. Jestem paliwożerny. Nie prowokuj, bo wiem cię ugryź. Dwie dziury na szyi, po zębach. Łapnie śmiertelność od krzyw na kuli.